No, niewiele zabrakło, a Kłuska nie oglądalibyśmy w pierwszej serii dzisiejszych zawodów, bowiem w kwalifikacjach nie spisał się najlepiej, ale kilku zawodników o teoretycznie większym potencjale od Bartka miało niższą notę, a więc oglądamy go dzisiaj w konkursie. Wylądował Bartek prawie na punkcie kasty, 19,5 metra. Trzy punkty będą odjęte od noty Polaka za wiatr. W przypadku Huli było to blisko punktów 6. Będzie miał troszkę niższą notę od prowadzącego Stefana Huli, 107,1.